Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Prezydent Lech Kaczyński, znany z tego, że dolewał sobie często tę e, kawę, e, rozmawiają. Nagle Donald Tusk wstaje i całą swoją kawę wylewa na późniejszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na marynarkę, na koszulę. Na krawat. Okazuje się, że zrobił to specjalnie. Niektórzy twierdzą, że tak się zaczęła wojna polsko-polska. No, trzeba uważać na tego Tuska. Nie wiem, nie wiem, jakiś. Błaszcze przeciwdeszczowe, ale z drugiej strony to może być dobry prognostyk, dobra wróżba. Jak tamten został prezydentem, to może nie się powinni po nas stawiać, Marek. Tylko z drugiej strony wrzątek, nie, to, to jest niebezpieczne. Już nie, może nie wiesz, się pokamuflują, co? co? Ja się trochę martwię, wiesz co, o uczestników tej debaty teraz, tej poniedziałkowej w, te, w TV PiS. No bo wiesz, ja ich nie lubię generalnie, natomiast no kurczę, nie wiadomo co ten, wiesz, co, co ten ryż z wymyśli, czy on jakiegoś kwasu nie zacznie rozlewać, wiesz. No. Nie wiem, być spermy. Tak. Wiesz, on ma różne pomysły. Nie? Oczywiście. Wiesz, jest Zdesperowany facet, który, wiesz, w, w walczy o władzę, no jest w stanie wymyślić wszystko. No, Niemcy zdaniem. mu powiedzieli albo teraz, albo nigdy. No. I, I będą, wiesz, oni, oni żądają jakby skuteczności przede wszystkim. Ja myślę, żeby to no. warto pomyśleć, jak mogą się zabezpieczyć po uczestnicy i, i na przykład Michał Rachoń. To akurat jesteśmy w, w, w temacie, jak wspomniałem o tej spermie byczej, yy, no i w ogóle jesteśmy, umówmy się, w telewizji po, polskiej, <grym> czyli w burdelu. Yy, no to Michał Rachoń zasłynął już takim yy, bardzo zgrabnym przebraniem. Ja myślę, żebym na jego miejscu przy, to przypomniał strój Putina, w którym kiedyś. A, pasował mu strój, bardzo. Strój Penisa, przepraszam, Penisa, w którym kiedyś witał Putina w Sopocie. Swoją drogą, co, co w głowie Michała Rachonia siedzi, że się za penisa przebrał. Słuchaj, no wiesz, że to polska prawica, to oni generalnie te faliczne odniesienia mają. <grym> Mateusz Morawiecki, no może by się do niepoznaki poznaki tutaj przebrał za dresiarza. A, jakiś patyk, Jaki ładnie wystąpi w Parlamencie Europejskim. Tak. Może wtedy Donald nie, nie rozpozna, że to jego dawny doradca. Zresztą słyszałem ostatnio od Jacka Sasina, że podobno Morawiecki nie był doradcą premiera Tuska, gdy Tusk był premierem. Takie. No tak, Jacek Sasin mówił, to, to, Sasin, to, musi, być to musi być prawda. Jest też pomysł dla um, takiego trefnisia trochę polskiej polityki, no. Mężczyzny, mężczyzny, który można powiedzieć, że jest chłopcem w ciele mężczyzny, no, lubi zapłakać. Taki króliczek, jak Alumn. były król, i książę, Dominikanie władca polskiej telewizji. Tak. się lubił przebierać. Dla jedynej kobiety w tym gronie mańskim jest coś, co pani Eleonora Szymkowiak z Prawa, Radna Prawa i Sprawiedliwości kiedyś na sesję radnych widziała takie zgrabne... Myślisz o przedstawicielce Lewicy? Aniele. To takie dla niepoznaki, bo wiadomo, że telewizja to walczy z Kościołem, a diablica. tutaj widzisz. A to jest <laughs> taka diablica, diablica. No. Mm -hmm. no Krzysiu Bosak na przykład, myślę, że to taki facet z krwi i, kości i on a. Nie musi się kłaniać Tuskowi, tutaj pójdzie do, do boju. Tak. O, to ja go tak. widzę jako takiego walecznego rycerza no. poniekąd. Nie wiem kto, niestety nie przygotowałem się do tego programu znowu. Nie wiem kto reprezentuje tych bezpartyjnych samorządowców. Nie ma to większego znaczenia, bo oni nie wchodzą. Zawsze strój taki na, na, na sportowca jest dobry. A mieliśmy sportowca takiego jednego. Nie? A mieliśmy tak. tak. Kilometrówki narobił. Mieliśmy świetnych kolarzy, którzy dużo brali kilometrówek. Tak, tak, tak. Trzymamy kciuki za przede wszystkim za to, że za bezpieczeństwo w trakcie tej debaty. No. Taką mam ochotę, wiecie, tutaj razem z wami przyknąć Jarek, gdzie jesteś? Gdzie się chowasz? Zakupiłeś warszawską gazetę i to był dobry numer. Się. Tak, to dla was też taka informacja, że jest gazeta warszawska, ale też jest warszawska gazeta. Powiem wam tak, eee, czytałem i nie żyłem. nie. To się w ogóle po prostu nie mieści, co w tej gazecie wypisują. I w zasadzie moje case'y to jest dzisiaj z warszawskiej gazety wszystko. Jedziesz, No to no ja jest taki pan, nazywa się Tadeusz Buraczewski. Nie wiem, czy to jest jego ksywka, czy no, taki poeta do morosły. No i on tutaj, wiesz, ma taką rubrykę Ironezję, tak to się nazywa, i napisał wiersz z okazji marszu miliona. Ścierw. Takim, no, na poziomie bardzo... Lecisz, Zaczyna lecisz. Się, to jest taka bardzo w ogóle katolicka, chrześcijańska gazeta. Tak, tak. No dobra, ja nie, nie wiem, może to uniosę. Zadrżał w posadach pałac Stalina. Oto Lewościek rysztokiem rusza. Już idą wierni, mierni, koszerni, bo już dał sygnał dupiarz z ratusza. Oj, z bandy Jandy są aktorzyce. I sztur wysynki z bliskiej rodzinki, jest ilem partia samic bez granic, sunom i andolom, jako trójzem ich kodynki. Falują flagi, są dragi dla braku odwagi, tu ośmiu gwiazdkach przeklęta prawda. Wnuki Wałkonów Spotkój byszewa, z hajką, szachrajką profesor Parchman". I jest wódz wodzów, król Seplen I, drżą do symfonii dziewiątej wieże, nikt nie zna hymnu, nie zna żeń pieni, ciszba goryli, szympansa strzeże. Telewibrator z TVN dramę, kręci, chamięci, w dupio głowie wciska, majak o wawie, danse makabre prawie, Warszawa, areny, Wolfsburg, dziś trzaskowiska. No nie wiem, no jest w tym jakiś rytm. Jakiś przekaz? Emocja? Co sądzisz? Trochę... Ja uważam, że to jest piękne po prostu. Poezja. Dzisiaj mamy taki artystyczny trochę. Zmieścić tyle takiego polotu intelektualnego w tych, w tych nie? Szturwy syny mi najbardziej się podobają i uważam, że to jest naprawdę zgrabne. Ale poezja jeszcze dzisiaj będzie. Jeszcze będzie? Wrócimy? Będzie. Na Boże Narodzenie święty Mikołaj będzie imigrantem. Pod choinką znajdziemy imigrantów. Przejdźmy z warszawskiej gazety do gazetywarszawskiej.com bo no. jest coś takiego. Przez przypadek zupełnie trafiłem. Nie to, że szuka Absolutnie nie, nie, nie. Ona no ciebie znalazła. O i tam idzie w drugą stronę trochę. Mossad steruje państwem żydowskiego słupa Mateusza Morawieckiego, Artur. Jezus Christ To już jest ciężki stan. To jest piętro niżej chyba niż warszawska gazeta. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale taki trochę no niestety przez, przez ten konflikt izraelsko-palestyński, mm. przez tą wojnę no, na, na czasie. No i słuchaj, tak. Duda, Kaczyński, Morawiecki to żydowskie słupy, a ten Edgar K. jest im podobny, chociaż mniej eksponowany. Pisaliśmy już dawno, że będzie tak źle, jak nigdy jeszcze nie było i to nadchodzi. W Polsce już nic polskiego nie ma, poza cierpieniem maluczkich i ostatnimi sprawiedliwymi, którzy resztkami sił wołają o pomstę do nieba. W każdym ministerstwie czy instytucji centralnej zainstalowane są już całkowicie jawnie, bezczelnie różnego rodzaju biura o obcych, niepaństwowych nazwach. A wszystko to jest niczym innym, jak organizmem żydowskim. Wirusem, nowotworem. Nie jest to nawet jakaś ambasada żydostwa na Polskę. To jest żywy organizm, który steruje polskim mięsem urzędniczym. Boza. Polak, który tam pracuje, a odłączono tego koszernego smrodu, udusił, udusiłby się natychmiast z powodu niedotlenienia mózgu. Polak musi być Żydem, bo jak nie, to grozi mu śmierć z uduszenia świeżym powietrzem. Co to jest tak w ogóle? jest w każdym ministerstwie, prokuraturze, policji, sądach, nawet w Sejmie. Ja myślę, że kiełbasa żywiecka jest w ogóle niemiecka. To jest kiełbasa żydowska w ogóle. Tak, tak. A kiełbasa tak. podwawacka. Każdy Polak to musi być Żydem. To jest kiełbasa <laughs> Taka jest prawda. Czyli oni tam wszyscy. A kaszanka stary to tak naprawdę humus. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Czytelnicy listy piszą, to jest też w warszawskiej gazecie taki łam. I taki list przyszedł. Szanowna redakcja, kilka już razy wysyłałem wam próbki mail samo satyrycznej twórczości. Niestety nie opublikowaliście ani jednego listu. Śmiem twierdzić, że z lęku przed ostrością mego języka. No, skromny. Aktualnie trwa kampania wyborcza. Rozsypuję więc przed, owa, przed wami pols ostatni sól atycką mojej twórczości. Tak <grym> ładnie napisał. Przesyłam wtedy zestaw politycznych fraszek poświęconych programom ideowych większości ugrupowań politycznych startujących w nadchodzących wyborach. A zatem do lektury. Jerzy z Warszawy, lecz nie do piarza. Bo ta warszawka mnie przeraża, zlewają też mnie zimne poty, i zbiera mi się na wymioty. Tak się podpisał. No i zacznijmy od razu, Marek. Platforma Obywatelska. Lecisz. Polaków, w pamięci w bij i w mózg, es libe unser Führer Tusk. Edukuj dzieci, matko ojcze, że nic dla Polski nurfir Deutsche. Zamiast Polaken un palanten, herzig willkommen, imigranten. Innych atrakcji też bez liku, paczpiłowanie katolików. I wreszcie ucisz się na rocie, aborcja przed i po porodzie. Głosimy zatem wsiom i miastom, że my są nadzwyczajną kastą, a w naszym herbie za to ręcze znajdziesz nie orła, ale tęcze. No, pięknie. No i teraz, może taki wierszyk o lewicy. Nie mów, że kiedyś jeszcze zdążę. Już dzisiaj wyabortuj ciążę. Bez względu też na sytuację, od razu zmieniaj. Or. Jentacje, oczywiście. Zapewnia bowiem ciecze rzasty. Stwórzmy raj dla peda rasty. Odmień mhm. też, proszę, profil diety zamiast bawsztyka. Zglist kotlety, siano na obiad i śniadanie, jak zalecają to wegania. Twoja nadzieja, szary człeku, jest w bolszewiku i w ubeku. Seks wychowanie? Od przedszkola, przy wybratorach i pornolach. A jeszcze jakby ktoś się pytał, wykładów cykl o sodomitach. Nie wiesz lepiej, kamień młyński, nie tak cię uczył nasz dzierżyński. Seneszyn lempart środą z połem, na każdym kroku walcz z kościołem nie minie wieczna Cię nagroda, dziś na piekielnych antypodach, niedługo z nami świat się zmieni, da zdrastwuj, towarzysz Lenin. No i jest Ale od jest redakcji piękne. wyjaśnienie, dlaczego tego pana wcześniej nie publikowali. Tak. Szanowny panie, dziękujemy za pana listy i wiersze. Zasady staramy się poezji nie publikować, więc to nie ostrość pana pióra nas powstrzymała. Jednak teraz czas wyborczy. Wszystko jest śmiertelnie poważne, że choć odrobina satyry, wszystkim nam się należy. Serdecznie pana pozdrawiamy. My też pozdrawiamy pana autora, uważam, że to jest w ogóle Panie duży autorze, talent. Może nam pan by coś wysłał, bo to wie pan, pan, pan tu się marnuje generalnie coś tam. Dziw, dziw bierze, że, że to wydanie warszawskiej gazety nie, nie, nie wydało się w takim właśnie poetyckim, takim tomiku, bo. Oni powinien to... mieć dział lepiej rozbudowany ci powiem Marek. Bardzo ładny. Przeczytałbym co prawda też jakiś taki pompatyczny wiersz o patriotyczny o, nie, o konfederacji, o, o prawej sprawiedliwości, bo zakładam, że byłby przychylny. A myślę, że nie A też by tego byłby pan, równie no. ładny. No. 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 Ale fajne. Rymy Częstochowskie zawsze są na prop, uważam. Wy uważam. macie afery, na przykład ostatnią aferę macie też taką ogromną z paliwami. A jaką aferę? No, że staniały. A no tak, no rzeczywiście staniały i czym więcej takich afer, tym lepiej. Jak wiesz, y, pewnie, choć nie wiem, nie jesteś kierowcą, więc może nie wiesz, natomiast paliwo jest ostatnio bardzo tanie. Tak. Y, I pan Andrzej Ratajczyk w, 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 w Gupolu uh -huh. postanowił wytłumaczyć, uh -huh. że nie macie racji wszyscy, którzy się czepiacie. Tak. Tanie paliwo na polskich stacjach nie wszystkim się podoba, pisze pan Andrzej. Niektórzy politycy opozycyjni i eksperci twierdzą, że ceny paliw są stucznie zaniżane ze względu na zbliżające się wybory. No są? No są. Jak są, to są. są, jak nie są. Teraz się dowiesz, że nie. Sytuacja na rynku paliwowym niepokoi też niesprzyjające obecnej władzy media. Wiem doskonale, że Platforma Obywatelska chciałaby, żeby Polacy tankowali drogo, ale za to na stacjach, które są częścią wielkich zagranicznych koncernów, niż żeby tankowali tanio, ale za to w polskich stacjach mezynowych komentował tak tą sytuację minister, kto? Jacek Stasin. No, no to jest, wiesz. Skała. Jak Jacek Sasin tak powiedział, to ja wierzę. Ja to tak wszystko. samo wierzę, jak w to, że Morawiecki nie był oczywiście ja żadnym doradcą. A Sasin steruje Kaczyńskim w ogóle. O. Sasin w ogóle jest Kaczyńskim. Wielu polskich kierowców kupujących dzisiaj benzynę w cenie niższej niż 6 złotych zastanawia się, czy ta sytuacja potrwa dalej, dłużej. Czy też w nadchodzących tygodniach zmieni się trend cenowy i tankując trzeba będzie sięgnąć głębiej do portfela. W opinii Marcina Roszkowskiego Eksperta Instytutu Jagiellońskiego. Niskie ceny paliw mogą utrzymać się dłużej. I tutaj jest cytat z pana Roszkowskiego. Oren podaje cenę hurtową, a potem większość rynku z małymi wyjątkami bierze tę cenę hurtową i dodaje swoje marże, więc na stacjach paliw ceny powinny zmierzać w kierunku spadkowym. Tak. Stwierdził pan Roszkowski. Yy, kojarzysz nazwisko Roszkowski? Ale Wojciech Roszkowski od tej histo historii? Nie, czy? to jest Marcin Roszkowski. Syn Wojciecha Jarosławskiego, oczywiście. A, myślę, że tak. jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, taki no. Ale ja. więc ceny będą spadać. A, dobrze, zobaczymy nieba. Tak. W jego ocenie zarzuty, że Orlen subsyduje ceny paliw są nietrafione, bo koncern jako spółka giełdowa nie może prowadzić działalności na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych. Oczywiście. No, jak nie, nie no, może, nie. to wiadomo. W Polsce w ogóle jest tak, że jak nie wolno czegoś robić, nie, to no, z nikt tego nie prezesem, robi. Z jest prezesem, to wiesz, to na pewno tak nie jest. Majta, no, jak ktoś człowiek wiesz, nieskazitelny. Ale mamy też tutaj podparcie się również innym ekspertem, pan Juli panem Juliusz Juliuszem Bolkiem. Bardzo znane nazwisko. E, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Aha. Więc poważna sprawa. Bardzo. E, prawdę mówiąc, nie przypominam sobie, pan Juliusz mówi, aby Bolek. niska cena paliw była tak bardzo kontrowersyjna. Hmm. Można zrozumieć brak zadowolenia, kiedy ceny były wysokie, ale w sytuacji, kiedy są one niskie, twierdzenie, że są za niskie, wydaje mi się co najmniej dziwne. No tak. No tak. Być może należy się zastanowić, dlaczego w zachodniej Europie ceny są takie wysokie. A no właśnie. Może są nierynkowe. Albo w ten sposób chce się przekonać kierowców do poruszania się pojazdami elektrycznymi. A w ten Czyli sposób kombinuje. Czyli my znowu jesteśmy Jezusem, Chrystusem narodów. Poszliśmy Cała Europa ma te drogie paliwa, bo im tam wszystkich manipulują, żeby oni nie kupowali już tych Disney, tylko żeby kupili te elektryki. Ale my tu mamy mądrych ludzi. A my tu mamy Jacka Sasina stary. Ale jest, kurde, Marka talent. Suskiego. A. Daniela Bajtka. Asta Marka też to jest inteligentny Mateusza bardzo człowiek. Mateusza M., mam nadzieję, A. niedługo. Tak. I. <laughs> kurczę. Kurczę. tylko, tylko. Wiesz co, ja zazdroszczę w ogóle Polakom, że, że jesteśmy polakami. Sam sobie zazdroszczę, naprawdę. Markuje. Ja mega również, to jest. To ja jest mega czap. A sprzedaje benzyny? Tak. To znaczy, że taniej, to znaczy ile 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 kosztuje? Dlaczego od razu taniej? Drożej jeszcze. Nie. Wróćmy na łamę warszawskiej gazety. E, tutaj mam taki Felieton, bardzo chrześcijański, taki utrzymany w takim duchu. E, Katolickiego no, ducha otwartości, miłości bliźniego. Już tytuł wiele mówiący. No, wiadomo, autora nie znamy, no bo po co autor? Dzieci i wnuki do Komuny oraz ubecji chcą wrócić do władzy. No, wiadomo. No, już tytuł jest sam, taki wiesz. Sam A to wiem, że nie od dzisiaj, powiem ci. Tak. I Felietonista pisze tak: Patrząc na marsz, Tusko-podobnych, <noise> jakieś były takie czekoladopodobne rzeczy, nie? Można odnieść wrażenie, że do władzy i profitów chcą powrócić dzieci i wnoki Żydokomuny. Również ci, którym się dobrze wiodło w czasach rozkładania Polski, w tym rodziny Ubeków. Trudno im się dziwić. Mhm. Pisko kojarzy im się z utratą korzyści finansowych i społecznych. Dla przykładu taka Janda sama przyznaje, że czuje się jakby ktoś. Na nią srał bez przerwy z koleni antypolonitka. Agnieszka Holand oficjalnie mówi, kiedy przyjeżdżam, uderza mnie fala niedobrego powietrza. Coś takiego, jakby w zamkniętym pomieszczeniu ktoś bez przerwy puszczał bąki. Hmm. I autor się zastanawia, uwaga, trzeba sprawdzić, czy wcześniej nie była w tym pomieszczeniu Krystyna Janda z obsraną głową i stąd ten uzasadniony smród w nosie pani Agnieszki. Zobacz, jaki poloc jest tutaj tak, w tym tak. felietonie. jaki to, to jest. Ja myślę, że on już ma całe 7-8 może lat, nie? Ten autor tutaj, nie? Nie, no może już 9 nawet. Zastanawiają się Państwo, skąd u nich ten otaczający ich smród? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bez państwowej kasy, tytułów i wpływów na społeczeństwo wychodzi na wierzch smród z ich rodzinnych ruskich walonek czy też onuc. Ten smród przypomina, smród przypomina im o ich przeszłości, dziadków, rodziców przywiezionych do Polski na sowieckich tankach. Mm. Mocne, nie? Mocne. Mocne. Naprawdę poziom wspaniały taki, kurczę, nie? Nie wiem, tak się zastanawiam, czy autor był już u Komuni, czy, czy, czy jeszcze nie był? Nie wiem, ale ma talent i gazet, warszawska gazeta. Ja czy ci nie? zawsze ci, ci mówię, żebyś sięgał po, po, ja po konkretną ogóle, prasę i, tak, widzisz, i posłuchałeś sięgałem, się mniej. całej i... raz, z, z głęb... wypłynąłem na głębie tak. i zobacz, I Marek. bardzo było. No, tu jest dużo w ogóle jeszcze różnych rzeczy takich. Nie? Będziemy wracać do tego tytułu, bo to warto sobie odświeżyć polskie przysłowie podpowiada. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Ja bym chciał tak na koniec taką dobrą wiadomością się podzielić, bo tak. była taka, jest taka akcja, hashtag sadzimy i mm. się sadzi drzewa. Słuszna jakby akcja. Tak. I prezydent Andrzej z prezydentową Agatą wzięli w niej udział, co roku. To już tam mm. chyba piąta edycja, nieważne która. Ojciec narodu. Las to azyl. Ostoja i miejsce ukojenia. Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebne są lasy, trzeba popularyzować ich sadzenie, powiedział prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą Agatą Korhauser-Duda wziął we wtorek udział w akcji hashtag sadzimy na terenie natycznictwa Suchedniów. Leśnicy polscy sadzą rocznie pół miliarda drzew. 500 milionów sadzą w naszym kraju rocznie i co ogromnie mnie cieszy, lasów przybywa. Mamy spektakularny wzrost areału leśnego w przestrzeni europejskiej, a można by zapewne powiedzieć śmiało i światowej. Po II wojnie światowej 20% terytorium Polski prostały lasy, dzisiaj jest to około 30%, mówił prezydent ewidentnie zadowolony był. I teraz i teraz uwaga, bo będzie wiesz. Agata Konhauser-Duda, co zrobiła? Przemówiła. Powiedziała: O Boże. Że każde posadzone drzewo to inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń. Kurde. Przemówiła, czyli umie. Stary, ale ostro poszła, no. Yy, no i jakby nie, byłoby tu nic z, z tym zdrożnego, Aha. gdyby nie, nie to, że na, na tą okoliczność, żeby ten prezydent się mógł tam ogrzać, wiesz, pr i w, zasadzić te sadzonki, musiano, musia, musiano wykosić parę drzew. <noise> Ze względów bezpieczeństwa. No i niestety no znowu... te złośliwe. Naprowadzili te, na te, minę. Te, te, te Niemieckojęzyczne media, wiesz, jaki hashtag sobie wymyśliły do tej no. akcji i sadzimy, hashtag wycinamy. O, Jezu, świnie. Smutne. Taką bardzo dużo... naj, najszczytniejszą akcję te Niemcy zepsują, nam. No, wiesz? A w ogóle to wam polecamy, bo dużo. Andrzeja Dudę, prezydenta Andrzeja Dudy na TikToku, na Instagramie, filmików, i dużo ciekawych diagnoz tam można przeczytać, bo on tak bardzo, jakby to powiedzieć, angażuje się w swoje wypowiedzi prezydent. Nie? Prezydent jest taki wiesz, ma flow. No. No, widać, że, że po prostu się przygotowuje do tych wypowiedzi i bardzo Ale. poważnie wypada. Nie? Muszę sobie znowu zainstalować TikToka, bo nie widziałem, abym chętnie bym te prezydenckie pauzy po, po, posłuchał, bo są to, wspaniałe. To, jest, to jest coś. To jest wspaniałe. To są, to są No dobrze, to my się co? Ty się z nami żegnasz, no tak, dobrze. A ja my się jeżdżę. widzimy wiem, w jakimś tam trybie po wyborach. Pewnie nie następnego dnia, bo w niedzielę 15 będziemy tutaj robili duży wieczór wyborczy. Hmm. Będą opinie. O Belgii pewnie, wyniki sondażowe, kilka godzin na żywo i podejrzewam, że nie nagram z nikim Klubu Gazety Polskiej z tej okazji, więc się od razu tłumaczę. Natomiast wiem, że 23 powinien się pojawić odcinek gościnnie z niejaką Justyną Mazurą. O, pięknie. A ja myślę sobie, że może yy, w yy, prezes jeszcze tej niedzieli ruszy szlakiem tych imigrantów, tylko w drugą stronę. Nie Miejmy swoją... nadziei, tak. Idźcie <laughs> głosować. Yy. I do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.